Baja, dziękuję Ci za walkę. A więc jest duża ryba. Drodzy Państwo, duży karp będzie. Nie szaleje, tylko idzie pomału, pomału. Prawdopodobnie podnieść nie mogę i pomału idzie. Może być ciężka ryba. Życiówka może być. Albo ponaddycha. Kolorowy jest karp. Nie, duży jest, duży, duży. No zobaczymy. Zobaczymy. Wziął z środka. Najpierw ósemeczka, ładnie z samego rana. O, pełno łuski. Nie, 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 nie jest duży. Myślałem, że większy jest, tylko taki spokojny. No ale fajny, fajny. Skręcę trochę, ale niedużo. W nocy miałem amura ładnego. Za bardzo było skręcone, odjechał i żyłka szczeliła, nie wytrzymała. No ale to było na drugiej wędce, a tam było 24 mm żyłka. 0,24. Tu jest ciut grubiej. No ale nie chcę go stracić, bo wczoraj za dużo tych ryb straciłem. Słonko pięknie. Najpierw luszczeń, teraz pełno łuski. Tamten ósemkę miał. A ten nie jest gruby. Sportowa ryba długa. A nie gruba, czyli sportowy karp. Już jest gotowy. Jeszcze pół metra. I ryba zaliczona. No, pięknie. Fajny grubasek. Wyjmiemy rybkę. Nie jest duży, ale fajny. Grzeczny jest. Wiem, że jeszcze zważę.
7300. 7300, 6300. Szóstka pełnouski. Szósteczka. No i poniedziałek piękny. Po tylu dniach nęcenia, po suchy, jak to się mówi, czas przyszedł na ryby. Baja. Poniedziałek pięknie się zapowiada. Teraz mamy sporego jesiotra. Ale inaczej ubarwiony niż tamte. Zobaczcie. Taki ciemny. To nie maluszek. Maluszek, ale inaczej ubarwiony. Zobaczcie, jak ubarwiony, inaczej. Baja. Poniedziałkowe jesiotry. Baja. Mam rybę, tylko nie wiem co. Prawdopodobnie to będzie karp. Prawdopodobnie nie, ale nie widzę. Dzisiaj woda jakaś taka. Nie, jesiot. To daje spokój. Na razie poniedziałek jest najfajniejszy. Znów zmiana wiatru. Z lewej na prawą idzie. No i od razu branie. I ładny karp będzie, prawdopodobnie będzie byczek, bo ciężko idzie. Nie szarpie, nie ciągnie, wybiera pomału żyłkę i powoli, grzecznie idzie. I tak jakby był ciężki. Zobaczymy. Idzie na środek, przy brzegu wziął z prawej strony. Zobaczymy, co to jest. Najważniejsze, że na razie nie pada, chmury idą, te poniedziałkowe. Wiecie, zarzuciłem zestaw, szłem drogą, stawiam na stojak, ale jeszcze nie postawiłem, trzymałem w ręku, a tu mi z ręki szarpnęło. To znakiem tego, że z opadu wziął praktycznie. I nawet na stojak nie postawiłem, od razu przycięłem, ale delikatnie, bo tak szarpnął, że chyba sam się zapiął. No nie wiem, jak zapięty jest, bo brania nie było, bo z ręki mi kij szarpnął. Wiem, że jest tylko karp. Nie widzę jeszcze jaki. Chyba, że amur. Zobaczymy. Duży amur może być. Niech sobie wybiera.
jest spora rybka. Zobaczymy teraz co. Karp jest. Pełnouski. Ryba zaliczona. Bardzo się cieszę. No i dzisiaj poniedziałek po tak po intensywnym nęceniu fajny. Szóstka będzie dobrze. Piękny. Piękny byczek. Dublet. Dublet. Dubletu drugi byczek. Dublet mam. Jednego mam na macie. Na żyłkę muszę uważać, bo tu mało żyłki jest. A tu jest drugi. I to też fajna będzie ryba. No pogoda akurat jest. Przez tyle dni sypę w jednym miejscu przy brzegu. Pelety bajtech, dynamite bajc, standard bajc, kulki, pelety. Dobry towar i to sporo tego sypę i kulasy i zakądy. Żyłkę pilnuję, bo jest mało na szpuli. Nie mogę dokręcić, bo w nocy dokręciłem hamulec i amura straciłem, widzieliście jak hamulec dokręciłem, bo 24 żyłka bardzo jest skręcona. Bardzo skręcona i nie wytrzymała. Kręcę ciutkę. Nie, to jest spora ryba, spora ryba. Spora. O, już widać bęben. Parę metrów zostało, muszę trochę pompować. To jest spora ryba. Trochę muszę pościągać, bo już widać dno. Baterie mi nie wytrzymają, mogę ucinać, bo naprawdę baterie mi idą jedna za drugim, mało baterii wziąłem, baterii paki rozładowane, bo dużo ładowane, telefon, latarki, a to jest, wiecie, piąty dzień już, piąty, czwartek, piątek, sobota, niedziela, piąty dzień, no, chcę wyholować tą rybę naprawdę. Bo to będzie fajna rybka. Może być powyżej dychy. No bo to jest hak i kukurydza sztuczna. Muszę ją wymęczyć. To jest fajna ryba. Tam coś, jakaś fabryka czy coś tu kąsie. Powtórzę raz jeszcze, nie mogę przykręcić hamulca, bo żyłkę amura straciłem w nocy, tak. I to na tą 24. Żyłka bardzo poskręcana. Tyle ryb, jesiotrów, tyle
wyciągnęła przez te 5 dni, że nie mam zapasowej szpuli, żyłki. A to ciekawa ryba jest. Żółta się kończy, muszę przytrzymać. W końcu się zmęczy. Hak jest dobry, bo to jest Ronnie Rig. Dobrze zapięta, dwie sztuczne kukurydzki. No ale mniejsze niż te co w nocy, bo na tamte większe amur wziął i zerwał zestaw. Może być dyszka. No jedną na razie mam, 11 kilo, największą. Ósemki, siódemki, szóstki. A to jest kawał ryby. Może być ponad dycha. No tyle walki, naprawdę. Nie nagrywam wszystkiego, bo mam bardzo mało baterii. Baterii paki padły, a mi zostało jeszcze dwie nocki. Cały dzisiaj dzień i dwie nocki. Dzisiaj jest poniedziałek, a do środy siedzę. Więc muszę oszczędzać z bateriami. A hol nieraz, wiecie, godzinę trwa ponad. Jeszcze nie widziałem ryby. A holuję już z 15 minut, jak nie lepiej. O. Dobra, wyłączę na razie kamerę. Już jest praktycznie gotowa. Już się pokazała. Goły jest, nie pełnołuski, ale spory, gruby. No zobaczymy, zważymy, jak wyholuje, nie? Bo morduje się z 25 minut z nią. 24 numer żyłki. Zobaczymy wagę. Już idzie bokiem. Ale może zrobić odjazd. Jeszcze. Już się pokazał. O, idzie bokiem już. Zmęczona jest bardzo. Pół godziny walki praktycznie. Nie wiem ile, ale bardzo długo go holuję. Tamtą rybę polewam. Popuszczam co jakiś czas. Jest kawał ryby. Kawał ryby. Gruby. Życiówka może być, zobaczymy. Więc zostawię ją i zajmę się tamtą. I zajmę się tamtą rybą. Dobrze, ten pierwszy karpik wygląda tak, drodzy Państwo, zważymy go. Zmierzymy,
nieboraczek czekał trochę, ale był polewany wodą. Jakoś musiałem radzić sobie. Zważymy 8, 7. Chcę porównać wagi szybko, bo jedna mi coś nie widzi. 8, dobrze. 7 karpik, jeszcze zdjęcie. Więc wypuszczamy rybę. No tak to jest, jak dublet jest. Dzięki ci za walkę. Baja. Dziękuję. Dziękuję. Ok, zajmiemy się drugim. Trzeba sobie jakoś radzić. Drugi mam tutaj podpórkę. Drugą podpórkę. I z wędką idzie na matę. Ten mnie interesuje, klocek. O! Roni ryk. Widzicie? Piękny. Dał mi popalić. Po wodę idę. Piękna ryba. Zasłonię oczy i zrobię zdjęcie. Dobra, zważam rybę. Ale mi dały popalić te kabany. Kabany mi dały popalić dzisiaj. No ale kto sypie, ten zbiera. Czekałem na tę życiówkę. Ale nie wiem, czy będzie miała, czy nie. Życiówkę? Nie. ¥12. ¥12,500. I na drugiej przekonać się, czy nie życiówka. ¥12,600. Dobra, pamiątkowe zdjęcie i jest baja. Piękny.
Dobrze, 12 kilo niepobita życiówka. Niestety. Poczekajcie. Tu ma ranę. Ranę na brzuchu ma. Wezmę mu zakropię. Odkażaczem. Ranę ma, dobra. A gębę jaką masz? Daj ci dam. Po haku. O, dobrze. Już, płyń, płyń, płyń. 12 kilo, pięknie. W dobrej kondycji. Widzicie sami. Chodź, byczku. Chodź. Chodź, kochany. Chodź, kochany. Chodź. Chodź, kochany. Chodź. Zobacz. Chodź, kochany. Piękny. Piękny jesteś. Płyń. Płyń. Do następnego. Do następnego. Kochany. Zważę jeszcze siatkę, bo odkręciłem i będę za pomocą tej siatki jednak ważył. Bo sam jestem ciekaw ile. Osiemset 60 na tej. I druga. Osiemset 40. No 800, 900, no jak mokra kilo, no różnie. No 900 powiedzmy na siatkę. No. Niecałe 12 kilo karp. I znów przez większość dnia jesiotry piękne. Więc nie nagrywam już ich, dlatego że mam bardzo mało baterii, a jeszcze dopiero poniedziałek, a jeszcze do środy siedzę. Więc wybaczcie, ale piękne poniedziałkowe jesiotry. Poniedziałkowe kluchy. No i taki. Więc zwracałem o wolność. Baja, pięknie ubarwiona ryba. Baja. Mięsisty kawał ryby. Baja. Mam konkretną rybę, drodzy Państwo. W poniedziałek po południu. Już dobrze po obiedzie. Jest konkretna ryba. Duża, duża. Powiem duża. Jest duża ryba. Bardzo dużo wybrał. Żyłki bardzo. Jeszcze nie widziałem, a holuję już parę minut. Muszę dbać o baterię. Jest duży, ciężki.